Drodzy Państwo, zbyt często rozmawiamy przez telefon komórkowy, jadąc, kierując pojazdem. Zbyt często piszemy SMS-y. Jak się okazuje, badania pokazują to bardzo dobitnie. Większość z nas niestety rozmawia przez telefon komórkowy. Większość z nas niestety pisze tym telefonem komórkowym wiadomości, odpowiada na te wiadomości, nie uświadamiając sobie, jak bardzo ryzykują. Używania komórki podczas jazdy, ja mogę powiedzieć z mojej strony, było to chyba rok 2006-2007. Jest to sprawdzenie w meldunkach w Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie. Zostaliśmy wezwani do wypadku samochodowego. Co się stało? Dwa samochody, ciołówka, niedaleko z Wołomina, na drodze szybkiego ruchu. I było to, jak mówiłem, ciołówka. W jednym samochodzie był jedna osoba, a w drugim samochodzie, który jechał zgodnie z prawem drogowym, był cztery osoby. Mama, tata, dwoje dzieci. Wszyscy zginęli na miejscu. Ten, który jechał sam w samochodzie, pisał SMS-a. Nie zauważył, że jego lewa ręka leci w dół troszeczkę, bo cały czas patrzył w swoją prawą stronę na ekran. Lewa ręka idzie w dół. Efektem samochód zmienił pas na te samochody, które jeżdżają na niego. Ciołówka. SMS, proszę Państwa, powinno kosztować 50 groszy, a nie 5 żyć. Na terenie Unii Europejskiej, Ameryki Północnej, czyli Stanów Zjednoczonych i Kanady, około 1/4 wypadków samochodowych jest spowodowana przez osoby, które w jakiś sposób korzystają z urządzeń mobilnych. Jeżeli udałoby się w wyniku akcji, którą w dniu dzisiejszym rozpoczynamy, zredukować liczbę wypadków powodowanych przez właśnie osoby korzystające z tych urządzeń, byłaby to sprawa świetna i nikt, mamy nadzieję, od dnia dzisiejszego lub wkrótce nie będzie wyobrażał sobie jazdy samochodem z włączonym urządzeniem, z którego korzystamy jako kierowcy. Najbardziej dramatyczną niestety sytuacją są konsekwencje wypadków komunikacyjnych. Czas reakcji, jak pokazały również badania statystyczne, jest dłuższy, mniej więcej o połowę i w dramatycznych sytuacjach, w których często mamy do czynienia na drodze, niestety ten telefon komórkowy, urządzenie mobilne, smartfon, tablet, cokolwiek jest przyczyną. Jeżeli jest przyczyną 1/4 wypadków drogowych, jest to sytuacja dramatyczna i wymagająca koniecznej i szybkiej zmiany. Jak ja jeżdżę jako pasażer w samochodzie, to jest to, jak kierowca sam zaczyna pisać SMS-a. Ja proszę, musisz to zrobić teraz, czy na... Nie, ja tylko powiem mu, że wyślę mu e-mail, jak dojeżdżam do biura. Ile razy ja słyszałem krzyki od osoby poszkodowanej na ziemi, powiedziałem mu, żeby nie pisał, Robisz to, jak ja bym siedział jako pasażer obok ciebie, ty prowadzisz samochód, a ja bym ci spytał, wiesz co, nie wiem, Marta, zamknij oczy na 6 sekund. Sobie Marta by mi powiedział, a po cholerę. No, ale jak odbierasz i piszesz SMS-a, ty nie widzisz, co się dzieje przez 5-6 sekund na drogę, ale zamkniesz oczy, nie będziesz. Prawda? Zamkniesz oczy, prowadząc samochód? Nie. Napiszesz SMS-a, prowadząc samochód? Niestety tak.